Do roku 1939 przez cały ten okres dwudziestolecia międzywojennego Samuel Echt był urzędnikiem państwowym. To łączyło się z pewnym... To nie było byle co. Był bardzo ważną postacią, mimo że w tych ostatnich latach 30., mimo że władzę już sprawowali hitlerowcy niepodzielną, on był ciągle szanowany przez władzę i ciągle to stanowisko dyrektora szkoły senackiej miał. Zresztą on bardzo dokładnie to opisuje w książce. I historia, o której Tomek wspomniał, od listopada 1938 roku na terenie Niemiec, czyli po Nocy Kryształowej na terenie III Rzeszy, rozpoczęła się wielka akcja, która przeszła do historii jako Kindertransporta, ratowania dzieci żydowskich. Do września 1939 roku do Anglii, bo tam były kierowane transporty dzieci żydowskich, wyjechało ponad 11 tysięcy dzieci. Z Gdańska również wyjechały takie cztery kindertransporty i Samuel Echt brał udział w organizowaniu dwóch z nich, między innymi tego pierwszego, z 3 maja 1939 roku. I w tym transporcie znalazły się również dwie córki Samuela Echta, czyli wspomniana już Ilse, obecnie Kagan, i Anna Geles, starsza nieco od Ilse. Obie wyjechały do Londynu. To jest taka ciekawostka dla Państwa, to jest fragment z kroniki filmowej brytyjskiej z 4 maja 1939 roku, która pokazuje właśnie przejazd tego transportu z Gdańska blisko setki dzieci. Bardzo szybko przebiegniemy przez lata wojenne. Samuel Echt wyjechał z trzecim transportem dzieci do Anglii, przepraszam, czwartym, w sierpniu, 25 sierpnia 1939 roku, i już nie zdążył przed wybuchem wojny wrócić do Gdańska. Cała rodzina została w Anglii i oczywiście Samuel Echt nie osiadł na laurach i tam nic nie robił, ale wręcz przeciwnie, zaczął zajmować się nie tylko dziećmi, organizował szkoły żydowskie, religijne szkoły żydowskie dla dzieci żydowskich z kontynentu, które były w Anglii, ale również powołał wspólnie z innymi uciekinierami z kontynentu organizacje zajmujące się emigrantami, uciekinierami żydowskimi w Anglii, i tak działał przez całą wojnę. Po wojnie cała rodzina wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie Samuel Echt w tej właśnie Bibliotece Fundacji Kultury Żydowskiej imienia Iby Rosenthal organizował i opisywał archiwum żydowskie, które tam powstało dzięki temu, że wiele dokumentów zostało wywiezionych przed wojną, a też i oddawanych Uniwersytetowi w Nowym Jorku przez ludzi, którzy wyemigrowali z Europy. I tutaj właśnie w tym Uniwersytecie Nowojorskim Samuel Echt zaczął pisać swoją wielką książkę, korzystając z materiałów tam właśnie zebranych w Nowym Jorku, również w innych archiwach, korzystając z archiwów izraelskich, korzystając, to będzie później zdjęcie, z wielkiej pomocy
Erika Lichtensteina, który był ostatnim syndykiem gminy synagoga w Gdańsku przed wojną, dzięki któremu ocalało bardzo wiele dokumentów gminy synagogalnej, które w tej chwili znajdują się w Izraelu i który również, znaczy nie również, bo Samuel Echt nie był historykiem, który napisał co najmniej dwie bardzo ważne prace na temat historii Żydów gdańskich, plus wspomnienia i opublikował swoje pamiętniki. Ale najważniejsza z jego prac to jest praca na temat życia żydowskiego w Gdańsku w czasie już panowania nazizmu. Cała spuścizna Samuela Echta znajduje się w Instytucie Leo Becka w Nowym Jorku i z zasobów tego instytutu korzystaliśmy przy komponowaniu tej książki. Ta spuścizna, proszę Państwa, jest naprawdę przeogromna. Tam są, nie liczyłem, ale no, wystarczy spojrzeć choćby tutaj na numerki. No, mamy jakieś 555, a na pewno jest wiele tysięcy dokumentów, które oryginalnych lub też kopii, które zgromadził Samuel Echt i na podstawie tych dokumentów również pisał swoją książkę. Jednym z bardzo ciekawych dokumentów znajdujących się w spuściźnie Samuela Echta jest pokazany przez nas na stronie 404 taki niewielki wycinek z gazety, ponieważ w tym jego archiwum, które zgromadził, jest bardzo wiele wycinków, a czasami nawet takich wydzierek gazetowych. Widać było, że nie miał nożyczek, to jest wydzierek. Jest bardzo taki ciekawa historyjka, która do tego stopnia nas zainteresowała, że postanowiliśmy ją zdokumentować. Otóż okazało się, że ten talerz sederowy, który znajduje się teraz w Nowym Jorku od maja 1939 roku, kiedy to cała tak zwana kolekcja Giełdzińskiego, czyli ten wielki zbiór judaików, został wywieziony do Nowego Jorku, między innymi z tym przecudownym talerzem. Ten talerz już przed wojną był opisywany, to jest akurat wycinek z Idrzes Gemeinde Blatt, gazety gminy żydowskiej w Gdańsku, bodaj z 1935 roku. Ale on zafascynował w pewnym momencie właściciela firmy cukierniczej w Nowym Jorku, firmy Bartons. Do tego stopnia zafascynował, że użył wzoru tego talerza do ozdobienia pudełek takich, tych bombonierek pięknych, właśnie tym talerzem sederowym. I postanowiliśmy, że w tej książce musi się to znaleźć, ponieważ to jest taki jakby bardzo sympatyczny, fajny znak jakby pośmiertnego życia gdańskich Żydów gdzieś daleko za oceanem, nawet na pudełku z czekoladkami. Oczywiście poszedłem. No w książce jest to białe. Może kiedyś wydamy drugie wydanie. Jak Państwo będziecie kupować i wyczerpiecie pierwsze wydanie, to wtedy wydamy kolorowe obrazki. Tak? Inaczej. To, co jest ważne i myślę, że znajdzie się wreszcie ktoś, kto się zajmie opracowaniem tej spuścizny Samuela Echta, to w archiwum Leo Becka w Nowym Jorku są trzy egzemplarze różniące się między sobą, trzy egzemplarze tej książki. Otóż ta książka, czy raczej ta książka, której niestety zapomniałem z domu zabrać, czyli oryginał, jest to mniej więcej 1/4 materiałów, które Samuel Echt zebrał.
Więcej, jego spuścizna w Nowym Jorku też jest nieopracowana. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby na podstawie tych dokumentów, których on nie wykorzystał w książce, zrobić nową książkę, rozszerzyć, ale na pewno ciekawe by było to, jak na podstawie dokumentów, listów, korespondencji, różnych wycinków prasowych, które on zebrał w straszliwej ilości, opowiedzieć historię Żydów gdańskich po wojnie. Co się stało z tymi ludźmi? Gdzie byli? Dokąd wyjechali? Jak im się powodziło? Ponieważ gdańscy Żydzi, tak jak w ogóle gdańszczanie, są na całym świecie i przez pierwsze dziesięciolecia powojenne, kiedy ci ludzie jeszcze byli na tyle młodzi, silni, pełni wigoru, by kontaktować się z sobą, organizować się, bo takich organizacji Żydów gdańskich było na całym świecie wiele. W tej chwili istnieje tylko Ziomkostwo Żydów Gdańskich i Prus Wschodnich w Tel Awiwie, którego przewodniczącym jest pan nomen omen Max Danziger. No bo jak żeby inaczej. To jest właśnie Erwin Lichtenstein, zdjęcie powojenne, który bardzo pomógł Echtowi w opracowywaniu jego książki. No przepraszam, że jej nie zabrałem, bo fajnie by było, jakbyście Państwo mogli porównać pierwsze wydanie, to niemieckie, właśnie to, z tym, co myśmy zrobili z Echta. Ponieważ tutaj nie ma ani jednej ilustracji, nie ma żadnych indeksów, całego tego oprzyrządowania edytorskiego, które jest konieczne. Także te książki trochę się różnią między sobą. To jest jedno z ostatnich zdjęć Samuela Echta. Był osobą na tyle znaną i ważną nie tylko w środowisku Żydów nowojorskich, ale w ogóle w Nowym Jorku, że po jego śmierci ukazała się krótka, ale jednak informacyjka o jego śmierci w New York Times. I to jest Samuel Echt. Obie córki Samuela Echta, pani z lewej to jest Angeles, a druga to jest Inge Kagan. Tu jeszcze obie jako echtówny, bo to jest zdjęcia zrobione w Anglii w czasie wojny. Jedna miała nieco ponad 20 lat, druga była kilkunastoletnią pannicą. I kolejne, Tomku, sprostowanie, ponieważ obie panie były już wcześniej w Gdańsku, mianowicie były w maju 2009 roku, w czasie tych trzydniowych, nie chcę powiedzieć uroczystości, ale tak, związanych z odsłonięciem pomnika Kindertransportów, no i z pełną rocznicą pierwszego Kindertransportu gdańskiego. Wtedy obie panie tutaj były. Tutaj właśnie są przed dworcem w Gdańsku na tej uroczystości odsłonięcia pomnika. Obie, mimo, nie będziemy mówić, ile mają lat, obie, mimo że mają wiele lat, są, jak widzicie Państwo, ciągle pięknymi kobietami. A to już jest zdjęcie Inge Kagan z jej tegorocznego pobytu w Gdańsku, a dokładnie rzecz biorąc, zdjęcia, które Państwu pokażę, są zrobione gdzie indziej. To jest Chmielno, dokąd pojechaliśmy na śledzia w śmietanie, według mnie najlepszego śledzia w śmietanie na Kaszubach. Widać, że Chmielno, bo to jest kierpno. Tak, lokowanie produktu. Tutaj Uneclów Inge podziwia wyrób ceramiki. A tutaj na plaży w Sopocie. O, takie. Teraz ja przerwę na moment i oddam Tomkowi na chwilę głos.